Z Ewangelii Świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, ten fragment dzisiejszej Ewangelii pochodzi z wielkiego kazania Pana Jezusa na górze, w którym nadaje on nową interpretację przykazań dekalogu. Wznosi na wyższy poziom interpretację Bożego prawa. W dzisiejszym czytaniu ewangelicznym wznosi na wyższy poziom naszą miłość, przykazanie miłości. Wychodzi od prostego faktu, że my jako ludzie kochamy tych, którzy nas kochają, natomiast nienawidzimy tych, którzy nas nienawidzą. Jest to bardzo naturalne, ludzkie postępowanie. On natomiast wzywa nas do tego, by kochać nawet tych, którzy właśnie nas nienawidzą, którzy nas prześladują. Jezus również daje nam sposób, w jaki możemy to uzyskać, osiągnąć. Po pierwsze, wskazuje na przykład samego Boga. Mamy patrzeć, obserwować, jak postępuje Bóg. A On sprawia, że świeci słońce zarówno nad dobrymi, jak i nad złymi. On sprawia, że pada deszcz tak na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. To postępowanie Boga ma dla nas być punktem odniesienia w kształtowaniu naszego postępowania. Tymczasem my postępujemy bardzo po ludzku i często porównujemy się z drugim człowiekiem. Tak w dobrym, jak i w złym. Porównujemy się z aktorami, sławnymi sportowcami, starając się naśladować ich w dobrych czynach, ale również w tych złych. Często też w naszych relacjach z innymi kierujemy się postępowaniem innych. Jeśli ktoś zaprosi mnie na urodziny, to i ja go zaproszę. Jeśli zaproszą mnie na swoje wesele, to i ja ich zaproszę. A jeśli nie, no to nie pójdę. Punktem odniesienia w naszych relacjach jest drugi człowiek. A Jezus mówi: obserwuj Boga. Tak jak to On sam czyni. W Ewangelii Świętego Jana powiedział: ja widzę, co mój Ojciec czyni i czynię to samo. Gdy my będziemy tak postępować, przezwyciężymy te ludzkie małostki i wzniesiemy się na wyższy poziom w naszym życiu. Jezus mówi: bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Możemy powiedzieć: przecież to niemożliwe, żebyśmy byli doskonali jak sam Bóg. Nie chodzi to o to, by osiągnąć doskonałość miłosierdzia, miłości, jaka jest dostępna Bogu. Chodzi tu bardziej o styl bycia.
naszym stylu bycia, w sposobie podejścia do człowieka, do siebie, do świata, mamy być podobni do Boga. Chociaż nigdy nie będziemy w sposób doskonały do Niego podobni, możemy do tego dążyć. Wielki Post jest taką szansą, by się przyjrzeć swoim postępowaniom i starać się jak najbardziej zbliżyć do tej doskonałości, do której wzywa nas Bóg.